ile rozwiązań ma każde z poniższych równań. No i zanim zajmiemy się tymi konkretnymi równaniami, przypomnijmy sobie, co może się zdarzyć, kiedy rozwiązujemy takie równanie liniowe, no to znaczy równanie, w którym występuje x w pierwszej potędze. Czyli rozwiązanie równania polega na tym, żeby znaleźć x, które czyni to, tę równość prawdziwą. No i rozwiązujemy równanie, zastępując to równanie równaniem równoważnym, ale prostszym. To znaczy, na przykład dodajemy do obu stron tę samą liczbę, mnożymy obie strony równania przez tę samą liczbę. I może się zdarzyć, że w procesie takiego upraszczania, czyli rozwiązywania równania, dojdziemy do równania postaci x równe na przykład 7, albo x równe 15, albo x równe 0. No i widzimy, że to równanie jest tylko jeden taki x, który czyni to równanie prawdziwym, no właśnie x równe 7, prawda? To równanie mówi, że x musi być równe 7. No i w tej sytuacji mamy jedno rozwiązanie. Jedno rozwiązanie. Czyli może się zdarzyć, że równanie ma jedno rozwiązanie. Może się zdarzyć, że w procesie rozwiązywania tego równania na przykład x w ogóle nam zniknie i dojdziemy do jakiegoś takiej równości 0 równa się 3. No i teraz widzimy, że tak, nie ma w ogóle x-a, czyli nie ma takiego x, no i 0 nie jest równe 3. To równanie nie jest prawdziwe i żaden x, prawda, w ogóle, ponieważ go tu w ogóle nie ma, to żaden x no, nie może sprawić, żeby 0 było równe 3. No i wtedy takie równanie no, nie ma rozwiązań, prawda? Skoro żaden x nie uczyni tego równania prawdziwym, to znaczy, że równanie nie ma rozwiązań. Czyli tu jest brak rozwiązań. No i czasem takie równanie nazywa się równaniem sprzecznym. To znaczy, nazywa się, to jest to samo, prawda? Brak rozwiązań i równanie sprzeczne opisują tę samą sytuację. Równanie sprzeczne. Jeżeli jest jedno rozwiązanie, czasem się mówi, że to jest równanie oznaczone, czyli równanie oznaczone. Czyli ono wyznacza nam x oznaczone. Może się wreszcie zdarzyć, że w procesie rozwiązywania równania no dojdziemy na przykład do równania postaci 6 równa się 6. Znowuż x zniknął, no albo na przykład równania x równa się x. Prawda? No i oba te równania mają tę własność, że są prawdziwe, niezależnie od tego, jakie jest x. Znaczy albo równanie 6 równa się 6, albo równanie x równa się x. Oba te równania są prawdziwe dla każdego x. Czyli tutaj może się zdarzyć, że to równanie nie wyznacza nam x-a. Czyli albo inaczej, dowolny x jest dobry. Czyli może być nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele rozwiązań. No i takie równanie czasem nazywa się równaniem nieoznaczonym, czyli równanie nieoznaczone, czyli ono nie wyznacza nam x-a, nieoznaczone. No dobrze, teraz po tym krótkim przypomnieniu przejdźmy do naszych równań. Pierwsze równanie, minus 7x plus 2 równa się 2x plus 2 plus minus 9x. No więc tak, po pierwsze no możemy policzyć sobie, ile x-ów właściwie jest po jednej i po drugiej stronie. Czyli tu mamy 2x minus 9x, czyli jest minus 7x. Czyli przepiszmy to równanie minus 7x plus 2 równa się minus 7x plus 2. No i właściwie moglibyśmy już tutaj zakończyć, no bo widzimy, że po jednej stronie jest to samo, co po drugiej, prawda? Czyli to równanie no, na pewno ma nieskończenie wiele rozwiązań. Niezależnie od tego, jaki jest x, no to zawsze minus 7x plus 2 to jest minus 7x plus 2. No, żeby zobaczyć, że właściwie dochodzimy do na przykład do takiej sytuacji, że pewna liczba równa się pewnej liczbie, czyli że x-y możemy wyeliminować, no my na przykład dodajmy 7x do obu stron tego równania. Tak? Czyli dodajemy 7x. Skoro dodamy 7x, x nam znikają i mamy tutaj 2 równa się 2. No, czyli równanie prawdziwe niezależnie od tego, jaki jest x. Czyli tutaj mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Równanie jest nieoznaczone. Nieskończenie wiele rozwiązań.
Każda liczba x spełnia to równanie. Przejdźmy teraz do drugiego równania. Minus 7x. No tutaj mamy podobnie. 2x minus 9x to jest też minus 7x, więc napiszmy sobie minus 7x plus 3 równa się minus 7x plus 2. No i znowuż widzimy, że po obu stronach mamy tę samą liczbę minus 7x, no jakaś, niezależnie od tego, jaka ona jest, na pewno minus 7x jest równe minus 7x. No i po lewej stronie dodaliśmy do tej liczby 3, a po prawej dodaliśmy 2. No to z pewnością równości nie ma. No i żeby się przekonać, zróbmy podobnie jak tutaj. Prawda? Czyli dodajemy 7x. Po dodaniu 7x mamy, x-y nam się redukują i zostajemy z równaniem 3 równa się 2. Oczywiście 3 nie równa się 2 i niezależnie od tego, jaki x tutaj byłby, jakiego x-a byśmy użyli, no to jasne jest, że żaden x nie uczyni prawdą takiej równości 3 równa się 2. Czyli innymi słowy, tu jest brak rozwiązań. Czyli to jest równanie sprzeczne. No i wreszcie ostatni przykład. Mamy minus 7x plus 3 równa się 2x plus 2. No dobrze, więc może, jak mówiłem, proces rozwiązywania równania polega na upraszczaniu, czyli na przykład chcemy mieć x-y po jednej stronie, a po drugiej stronie te liczby. Czyli co, żeby na przykład się pozbyć x-ów z lewej strony, to do obu stron dodam sobie 7x, czyli dodaję 7x. Wolno mi do obu stron równania dodać tę samą liczbę, i równanie pozostaje prawdziwe. Czyli tak, 3 równa się 2x plus 7x, czyli 9x plus 2. No i teraz chcę się pozbyć tej dwójki ze strony prawej, czyli muszę odjąć dwójkę od prawej, no ale żeby równość została zachowana, no to muszę też od lewej strony odjąć dwójkę. I wtedy dwójka znika z prawej strony, po prawej stronie zostaje mi 9x, a po drugiej, po lewej mam 3 minus 2, czyli 1. No i teraz co? Jeszcze mogę podzielić przez 9 obie strony równania. I co dostajemy? I dostajemy po jednej stronie 1 dziewiąta, a po drugiej x. Czyli tutaj mamy x równa się 1 dziewiąta, czyli mamy jedno rozwiązanie. Czyli to jest równanie oznaczone.